Cześć kochani, jestem Elizabeth i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Ostatnio zorientowałam się, że przez moją nieobecność ominęła nas bardzo ważna część mojego rocznego czytelniczego życia, a konkretnie nie było trzeciego kwartalnego book haulu i utknęliśmy tym sposobem gdzieś w czerwcu. To też czas najwyższy to nadrobić i dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was na trzeci kwartalny book haul roku 2018. I na samym początku dwie wiadomości organizacyjne. Po pierwsze, kolejność książek będzie totalnie przypadkowa, ponieważ nie pamiętam, która kiedy wychodziła tak konkretnie, która przechodziła pierwsza i tego typu rzeczy, ale po drugie nie dam się kolejny raz oszukać. Nie wszystkie filmiki, te, które już dla Was nagrałam dotyczące tych książek, zmieszczą się w kartach, to też pełną listę tych moich zrecenzowanych znajdziecie w opisie odcinka, także zapraszam. Także nie przedłużając, dziewczyna, która wybrała swój los od Cassie West, czyli Cassie West w zupełnie innym wydaniu, w wydaniu fantasy z mocami parapsychicznymi, z wątkami kryminalnymi i oczywiście jak zwykle starą, dobrą, młodzieńczą miłością, problemami dojrzewania, ale też intrygami, zdradami. Ogólnie naprawdę bardzo Wam polecam tę książkę. Drugi tom Pivot Point, z tego co wiem, będziemy mogli dorwać już 14 lutego, o ile się nie mylę. W każdym razie nagrałam oczywiście o niej odcinek na kanale, także nie przedłużając, serdecznie Wam polecam tę książkę, bo jest genialna i nie mogę się doczekać drugiego tomu. A skoro już jesteśmy przy Cassie West, to słuchaj swojego serca, czyli no tutaj już mogę powiedzieć, że naprawdę to jest typowa Cassie West w swoim najlepszym wydaniu, czyli książka, która jest niesamowicie urocza, jest ciepła, która opowiada o pokonywaniu własnych słabości, własnych uprzedzeń. Typowa młodzieżówka z wątkami romantycznymi, ale właśnie wątkami związanymi z dojrzewaniem, z pokonywaniem właśnie własnych słabości, przekonywaniem się, że przechodzenie przez te granice czasami może nas doprowadzić do naprawdę zaskakujących i dobrych rzeczy. A teraz Chmury z Kaczupu od Annabel Beecher, czyli książka, którą szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Wam nie zrecenzowałam jej na kanale, mimo że mówiłam o niej na Instagramie i zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie. To książka, która opowiada historię dziewczyny, która zrobiła coś złego i nie jest w stanie sobie z tym poradzić, dlatego też pisze listy, w których opowiada tę historię i wysyła je do mężczyzny, który jest w więzieniu i właśnie oczekuje na swoją egzekucję. To jest książka, która ma w sobie i miłość, i ma masę kłamstw, masę złych rzeczy, a jednocześnie tych dobrych i tych słodkich. I naprawdę to jest genialna książka. A teraz książka, którą właściwie chyba każdy z Was zna, i nawet jeżeli to nie chodzi o książkę, to zna film, a mianowicie oczywiście Twój Simon, bądź też Simon oraz inni Homo Sapiens. Książka, która opowiada o Simonie, który przed światem próbuje skrywać swoją orientację seksualną i niestety ta informacja wycieka w nie taki sposób, w jaki chłopak by chciał, a co jest śmieszne, to nawet nie jest jedyna jego tajemnica, którą skrywa przed wszystkimi innymi. I to jest naprawdę ciepła książka, która pokazuje jakby problem ludzi homoseksualnych z trochę innej perspektywy niż większość książek, które ja przynajmniej czytałam, także definitywnie Wam ją polecam. Alisa i Czary od A.G. Howarda, czyli książka, która nie tyle jest retellingiem Alicji w Krainie Czarów, przynajmniej jak dla mnie, ale jest bardziej czymś w stylu retellingu pomieszanego z kontynuacją, dlatego że opowiada na historię jakby potomkini Alicji Lidl, czyli tej oryginalnej Alicji, która wylądowała w Krainie Czarów. Możemy tutaj obserwować właściwie efekty działań Alicji i to, co działo się potem. Główną bohaterką jest Alisa, czyli dziewczyna, która boi się, że oszaleje, dlatego że słyszy głosy owadów i kwiatów, a jedynym sposobem, żeby złamać klątwę, która najwyraźniej wisi nad kobietami z jej rodu, jest udanie się do Krainy Czarów. Nie będę się dalej rozwodzić, ale to jest coś, co definitywnie przypadnie do gustu ludziom, którzy lubią ten dreszczyk emocji, lubią troszeczkę karykaturalne stworzenia i taką odrobinę mroku. Małe licho i tajemnica niebożątka od Marty Kisiel, czyli jak już mówiłam w swojej recenzji, 100% Marta Kisiel, 100% tego, za co uwielbiam tą autorkę, czyli genialne postacie, które uwielbiam, genialny humor, tylko to wszystko tym razem pokazane z perspektywy małego Bożka, czyli 9-letniego chłopca, który wcale nie jest takim znowu zwyczajnym dzieckiem, a musi się zmierzyć z takim pierwszym wejściem w szare i troszeczkę nudne społeczeństwo, czyli
idzie do szkoły. Żywioły Carteru, czyli debiut literacki Meridian Sage. Na ten temat też Wam nagrywałam odcinek. Ta książka ma plusy, ma minusy, ale wydaje mi się, że jak na debiut literacki jest całkiem spoko. Książka, która opowiada oczywiście o drużynie składającej się z czterech zupełnie przypadkowych, wybranych przez żywioły strażników, którzy muszą się nauczyć ze sobą współpracować, muszą nauczyć się jakby tworzyć całość, a z jednej strony oprócz pokonania hordy potworów i obronienia swojego kraju najwyraźniej będą się musieli też zmierzyć z chociażby problemami politycznymi w swoim kraju, ze swoimi rodzinami, ze swoimi, że tak to mówię, wewnętrznymi demonami. Naturalista od Andrew Main, czyli książka, dzięki której do tej pory, kiedy widzę zdjęcie chociażby niedźwiedzia, to czuję się lekko nieswojo, czyli kryminał, który opowiada o Theo Cray, czyli naukowcu, który zostaje posądzony o morderstwo swojej byłej właściwie już studentki i który po uniewinnieniu, targany wyrzutami sumienia, ciekawością też taką lekko sadystyczną, postanawia rozwikłać tę tajemnicę. Jak się okazuje, odpowiedzialny za to morderstwo być może nie będzie dzikie zwierzę, ale ktoś o wiele bardziej przebiegły, a co jeszcze lepsze, to nawet nie było pierwsze takie morderstwo. Także książka, o której nagrałam Wam już odcinek i moim zdaniem to jest coś naprawdę świetnego. Tuż od Alice Broadway, czyli książka, która opowiada nam o świecie, w którym bardzo ważne są tatuaże, które odpowiadają historię naszego życia, które po śmierci są jakby świadectwem naszych działań, naszych podejmowanych decyzji i ogólnie naszej historii. Książka, o której też nagrałam Wam już odcinek, także nie będę się kolejny raz powtarzała. Serdecznie Was zapraszam. Zostawiłeś mi tylko Przeszłość od Adama Silvery, czyli książka autora, który napisał również Bardziej szczęśliwy niż nie. Jeżeli czytaliście tę książkę, to rozumiecie, o co mi chodzi. A poza tym do niej dodawane były chusteczki higieniczne, także szczerze boję się na razie przeczytać tę książkę. Nie wiem, czy jestem gotowa, bo książki Adama Silvery są naprawdę bardzo ważne, ale też bardzo ciorają emocjonalnie. I o ile na pewno przeczytam to, bo jestem pewna, że w jakiś sposób to, że tak powiem, zmieni moje życie i zmieni moje postrzeganie, ale wiem też, że to nie będzie łatwe. Także Adama Silvera, jak już mówiłam, po prostu trzeba przeczytać. A teraz Martyna Senator i dwie książki z Otchłani i z Nicości, czyli seria, która właściwie tak samo jak Adam Silvera ciora nas emocjonalnie, ale w ten troszeczkę lepszy, troszeczkę bardziej słodki sposób. Czyli książki, które opowiadają nam piękne historie o pokonywaniu własnych słabości, o jakby pokonywaniu swoich wewnętrznych demonów, o walce z wspomnieniami, z krzywdą, którą kiedyś nam ktoś zrobił. Definitywnie to są książki idealne na taki, wiecie, wieczorny, obleśny dzień, kiedy na dobrą sprawę mamy ochotę nie robić totalnie nic i to jest coś, co wchłania się momentalnie i zaraz po tym, jak człowiek się popłacze jakieś 1500 razy, to jest mu od razu lepiej. Kolejna książka, która moim zdaniem jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważna, ale też bardzo podchwytliwa, czyli Dietoland od Sarah Walker, książka, która opowiada historię kobiet w XXI wieku na przykładzie Plum, czyli dziewczyny, która jest niesamowicie otyła, a która jakby traktowana jest przez społeczeństwo i właściwie przez siebie samą jako istota, która nie ma prawa w tym momencie żyć i być szczęśliwa i skupiać się na tym, co chce robić i właściwie czeka na cud i na operację, kiedy zrzuci jakby połowę swojej wagi. Dopiero wtedy będzie mogła zacząć żyć i będzie mogła zacząć być sobą. Książka, która opowiada o feministkach, która pokazuje nam obraz społeczeństwa i tego, jak traktowane są kobiety, które nie pasują do tego typowego kanonu piękna kreowanego przez Instagram i przez gazety czy też reklamy, nie wiem, ubrań, czegokolwiek. Książka definitywnie bardzo ważna, bardzo mocna i bardzo dobra, ale tak jak mówiłam już w recenzji tej książki, naprawdę trzeba patrzeć na nią z przymrużeniem oka, bo jak już mówiłam, to jest wyolbrzymione w bardzo dużym stopniu. Gemina, czyli drugi tom Illuminae, książka, która prawdopodobnie była wszędzie, jeżeli chodzi o BookTube i już na pewno ją widzieliście nieraz, która jest wyjątkowa o tyle, że cała ta seria jest wydana w formie bardziej graficznej,
chodzi po prostu o to, że ona nie jest jakby ciągłym tekstem, tylko jest przedstawiona w formie jakichś raportów wojennych, czy też nagrań z rozmów, czy też po prostu rozmów na jakimś komunikatorze. Nie będę Wam się tutaj w jakieś szczegóły wchodziła, dlatego że definitywnie ona kiedyś pojawi się na kanale, to być może nawet już niedługo. Nowy sekretnik Szeptuchy, czyli dodatek do serii Szeptucha od Katarzyny Bereniki Miszczuk, czyli serii, która w tym momencie chyba jest jak dla mnie na pierwszym miejscu z serii literatury polskiej. I to prawdopodobnie się wkopałam w tym momencie. Nieważne, w każdym razie to jest książka, która jest swego rodzaju, można powiedzieć, kalendarzem. Kalendarzem o tyle dziwnym, że nie ma, ma on wpisane daty, ale nie ma dnia tygodnia, czyli teoretycznie możemy to zacząć jakby uzupełniać w każdym roku, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, że to musi być rok 2017 czy też 2018. Po pierwsze, po drugie, to jest kalendarz, który ma w sobie chociażby kolorowanki, fragmenty z serii, ma tutaj przepisy na różnego rodzaju nalewki, ma informacje typu na przykład, czym były staropolskie dziady. To jest, no jak sama nazwa wskazuje, typowy jakby sekretnik Szeptuchy, czyli wszystko to, co współczesna Szeptucha wiedzieć powinna. Czyli informacje o jakichś planetnikach, utopcach i innego rodzaju słowiańskich demonach. Do tego mamy tutaj fragmenty książki, mamy tutaj quizy typu jakim demonem jesteś oraz przepisy na syrop na gardło, które w tym momencie chyba jednak powinnam uważać. W każdym razie coś, co jeżeli czytaliście serię Szeptucha, definitywnie Wam się spodoba. I to będzie właściwie mój sekretnik na rok 2019, także już niedługo go dorwę. Teraz coś, czego się pewnie nie spodziewaliście u mnie, to będzie książka do kolorowania z Dworu Cierni i Róż od Sary J. Maas. Mamy tutaj fragmenty pierwszego tomu, mamy tutaj piękne rysunki do pokolorowania, ale ja jestem o tyle dziwną istotą, która lubi mieć, a nie lubi, kiedy coś się kończy. Dlatego zaczęłam ją kolorować, ale właściwie nawet żadnego rysunku jeszcze nie skończyłam, bo kiedy to się skończy, to będzie mi smutno. Ale to jest jakby kolorowanka, która ma naprawdę przepiękne rysunki. Zresztą taki... Możecie sobie popatrzeć. Definitywnie jest zrobiona naprawdę cudownie i wydaje mi się, że prędzej czy później powinien nadejść ten moment, kiedy ja to rzeczywiście pokoloruję. Ale może zrobię to wtedy, kiedy będę sobie powtarzała całą serię. A teraz pokażę Wam moje łupy z wakacji i z mojej wycieczki do Londynu, gdzie głównym punktem codziennych wycieczek były charity shopy, czyli sklepy, do których możemy przynieść rzeczy, które nie są nam już potrzebne i wszelkie jakby pieniądze tam zostawione są przekazywane na jakieś ważne cele typu dzieci chore na raka, czy też jakieś schronisko dla zwierząt. Każdy charity shop ma jakby swój taki naprawdę ważny cel, na który zbiera pieniądze. To jest coś w stylu fundacji, tylko w zupełnie inny sposób działające. I oczywiście, co mogłam zbierać w charity shopach? Oczywiście, że książki. To, co jest bardzo dziwne, to to, że ceny w tych charity shopach naprawdę są komiczne, bo za wszystkie te książki zapłaciłam najwięcej 2 funty, tak jak chociażby za to Miasto Kości od Cassandry Clare, czyli książkę, którą mam już w... Uwaga. Mam już w tym wydaniu, ale jako, że to mi się zawsze bardzo, ale to bardzo podobało, to kiedy tylko zobaczyłam ten pierwszy tom, to stwierdziłam, że chociaż jeden będę miała. I on rzeczywiście kosztował 2 funty. Czyli to jest naprawdę śmieszna kwota za książkę, która jest w bardzo dobrym stanie i to serio jest w bardzo dobrym stanie. Po drugie, Szeptem, czyli książka, która kosztowała ona też kosztowała 2 funty. Wydaje mi się, że nikomu nie muszę tłumaczyć, czym jest Szeptem. To jest oczywiście kolejna seria Young Adult z wątkami fantasy, z wątkami upadłych aniołów i niesamowicie przystojnym i seksownym patchem. Także wydaje mi się, że ta książka też kiedyś wyląduje w formie recenzji na tym kanale i być może nawet będzie to recenzja tej konkretnej książki, jako że chciałabym w końcu zacząć szlifować swój język angielski
i wydaje mi się, że to może być dobry sposób. Książka, której oczywiście nie mogłam się oprzeć, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny, książka, która myślałam do tej pory, że była pierwszym wydaniem, ale tak naprawdę ona była chyba dodrukiem pierwszego wydania jeszcze z 97 roku. Także coś, co kosztowało 1 funt, a jest jak dla mnie naprawdę całkiem niezłą perełką, skoro i tak mam świra na punkcie Harry'ego Pottera, to równie dobrze tę serię też mogę spróbować przeczytać po angielsku. I na koniec coś, czego definitywnie nie spodziewałam się w Charity Shopie w Londynie, to Andrzej Sapkowski i Pani Jeziora, czyli książka, która mnie prześladowała. Właściwie cała seria mnie prześladowała, dlatego że, jak pewnie wiecie, pisałam o tej serii pracę magisterską i właściwie mój wyjazd do Londynu był idealnie między moim oddaniem pracy a między obroną. Także troszeczkę przyznam, że śmiałam się z tego, że nawet tutaj mnie nie opuszcza Wiedźmin. Aczkolwiek muszę przyznać, że ta książka jest naprawdę w tak świetnym stanie i nigdy nie widziałam, serio, nigdy nie widziałam w ogóle jakichś angielskich czy amerykańskich wydań tej książki, oprócz tych sygnowanych Grom. Także może kiedyś po nią sięgnę. I właściwie to tyle na dzisiaj. Może ten stosik nie jest jakiś super mega imponujący, ale jestem dumna definitywnie z tego, że są tutaj chyba jakieś tylko 2 książki, których nie przeczytałam, a jak na kogoś, kto uwielbia chomikować książki, nawet jeżeli nie da rady ich przeczytać, to jest to bardzo dobry wynik. Nie mówię już o tych angielskich wersjach, bo o ile czytałam je wszystkie w polskiej, to tych jeszcze nie szturchnęłam. Ale powiedzmy, że kiedyś nadejdzie ich moment. Dobra, nie przedłużając, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby koniecznie skomentować, którą z tych książek czytaliście, która Wam się podobała, a której jesteście ciekawi. Jeżeli chcecie, żebym coś stąd dla Was zrecenzowała, a jeszcze tego nie ma na kanale, to oczywiście nie krępujcie się, zapraszam do dyskusji w komentarzach. I do zobaczenia, na razie, cześć!